Będąc jednym z założycieli House of Skills, mam tę przyjemność, że od 25 lat przypatruję się z uwagą zmianom, które zachodzą pod względem standardów przywódczych w organizacjach działających w Polsce, głównie dzięki temu, iż prowadzimy z naszymi klientami różnego rodzaju badania ich kultury organizacyjnej, korzystając z metodologii Hofstede Insights Multifocus Model. W tych badaniach w danych bardzo wyraźnie widać co najmniej dwie zmiany. Po pierwsze, zmieniły się dominujące style przywódcze, które w latach 90. oscylowały wokoło stylów autokratycznych i paternalistycznych, czyli niepartycypacyjnych. Dzisiaj bardzo wyraźnie widać, iż dominuje styl konsultatywny i demokratyczny, czyli style partycypacyjne. Jest również druga ciekawostka, a mianowicie taka, iż oprócz tych czterech podstawowych rodzajów przywództwa wyróżniamy w naszych badaniach jeszcze jeden, który nazywamy inne. Te inne, jak pokazują badania profesora Hofstede i Hofstede Insights, są związane z czterema zagadnieniami. Po pierwsze, brakiem bezpośredniego przełożonego, wakatem. Po drugie, wakatem mentalnym, czyli sytuacją, w której przełożony formalnie jest, ale nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności przywódczej. Po trzecie, z brakiem kompetencji, a po czwarte, z zaburzeniami psychicznymi. O ile wakat mentalny, wakat rzeczywisty i zaburzenia psychiczne pozostają stałe w różnych krajach, gdzie prowadzimy te badania, o tyle występuje dość duże zróżnicowanie pod względem umiejętności przywódczych. Widać to również w czasie, to znaczy w latach 90., kiedy prowadziliśmy badania, odsetek osób, które mówiło o tym, że ich bezpośredni przełożony, jego styl przywództwa był inny niż cztery podstawowe. Mniej więcej ten odsetek oscylował w okolicach kilkunastu procent do ponad 20%. Dzisiaj, w obecnym roku, parę lat temu, on zszedł, tenże odsetek, do wartości jednocyfrowej, około 9%. Co mniej więcej odpowiada takim samym wartościom, które notujemy w Europie Zachodniej i w Stanach. Spadek odsetka respondentów wskazujących inne style przywódcze związany jest bezpośrednio z wzmocnieniem, i to zasadniczym wzmocnieniem, kompetencji przywódczych, które występują w przedsiębiorstwach tutaj działających w Polsce. Oczywiście na to składa się całe ćwierć wieku ogromnych inwestycji, które ponosiły przedsiębiorstwa, jak i na przykład inwestycji związanych z funduszami europejskimi, które szły właśnie w kierunku zwiększenia czy wzmocnienia kompetencji przywódczych w pierwszej kolejności.